ten cudny wrześniowy dzień! Wita was Olga z Wielkiego Buka! I w ten sposób skończyły się już kalendarzowe wakacje. Pewnie część z was już pośmigała do szkoły, druga część odlicza dni do roku akademickiego. A ja za to bez wakacji, bez urlopów, bo pracoholizm, ale działam i nagrywam specjalnie dla was. Sierpień był dla mnie ekstremalnie zapracowanym miesiącem, tak jak co roku, i ledwo wyrabiałam się w czasie. Ale było i tak prześwietnie, bo mimo wszystko udało mi się przeczytać aż 9 powieści. O wszystkich już wam opowiadałam, dlatego linki znajdziecie pod tym filmikiem. Pierwszy był Egzorcysta Williama Petera Blatty. 12-letnia demoniczna Regan, w którą coś wstąpiło, terroryzuje mamę księdza i tytułowego egzorcystę. Naprawdę cudownie straszy. Demonolog Andrew Pipera. Kontynuując demoniczną myśl, piękna groza z rajem utraconym Johna Miltona w tle i walką o ukochaną córkę. Fangirl Rainbow Rowell. Urocza powieść od wydawnictwa Otwarte o tym, jak można żyć i oddychać literaturą. Plan Patrycji Gryciuk. Sensacyjna powieść miłosna dla wszystkich obsesyjnych romantyczek. Love Rosie Cecily Ahern. Jedna z najbardziej emocjonujących powieści ostatnich miesięcy, której po prostu nie sposób nie przeżywać. Kobieta w czerni, Susan Hill. Rewelacyjny kawał gotyckiej, tradycyjnej powieści w brytyjskim stylu pośród mgieł i mokradeł. Trzej muszkieterowie, Aleksander Dumas. Motywowana przez Anitę nadrabiam klasykę po latach i lektura okazała się być naprawdę zaskakująca. Martwa strefa, Stephena Kinga. Jedna z najlepszych powieści Kinga, mroczna, zaskakująca, z ciekawym politycznym wątkiem. Papierowe miasta Johna Greena, czyli moje pierwsze i niezwykle udane spotkanie z prozą Johna Greena. A teraz czas na to, co wszyscy lubią najbardziej, czyli na book haul i moc zdobyczy książkowych. Nie będę udawać, bo uzbierał mi się prawdziwy książkowy tłum w sierpniu, a to wszystko dlatego, że po pierwsze przyfrunęła grubaśna, olbrzymia paczucha od Bonito. Po drugie odwiedziłam moją 100 lat niewidzianą Kasię i wyszłam od niej z całym zestawem pożyczonych cudeniek. Po trzecie były literackie targi w Sopocie, po czwarte dostałam cudowną, niespodziankową paczuchę od Moniki, którą serdecznie pozdrawiam, a po piąte wpadli moi rodzice z całym stosem książek. Do tego book haulu tak naprawdę powinnam jeszcze dodać paczuchę od mojego ukochanego, ale że niedawno był unboxing, to przesunę tę paczuchę na podsumowanie września. Zaczynamy od bonitowej paczuchy. Okej, to dla przypomnienia i pokrótce jeszcze raz o tych książkach. Love Rosie, Cecily Ahern, świetna powieść, link znajdziecie pod tym filmikiem. Z mgły zrodzony, Brandona Sandersona, o której opowiem pod koniec przyszłego tygodnia. Czarne skrzydła, Sumong Kid, czyli Po sekretnym życiu pszczół, druga powieść autorki i już nie mogę się doczekać. Okularnik Katarzyny Bondy, czyli kontynuacja Pochłaniacza, i jeszcze w tym miesiącu o niej opowiem. Pani Bowary, Gustawa Flaubert'a, również opowiem o niej w tym miesiącu, cudowny, przepiękny romans. Znalezione, niekradzione Kinga, czyli Stephen King w kryminalnej odsłonie. Papierowe miasta Johna Greena, o której niedawno wam opowiadałam. I na koniec w tym zestawie Trzej muszkieterowie Aleksandra Dumas. Teraz czas na wspaniałości pożyczone od Kasi. Sześć barw grozy Jerzego Siewierskiego, czyli mały zestaw opowiadań straszydeł i na pewno wykorzystam w bezsenną środę. Kobieta w czerni, Susan Hill, o której niedawno wam opowiadałam. Śpiąca królewna Filipa Margolina, którą podobno kiedyś czytałam, ale zupełnie nic nie pamiętam. Godziny Michaela Cunninghama. Uwielbiam film i muszę obowiązkowo poznać książkę. W tym zestawie jest też prezent od Kasi, czyli Przebudzenie Stephena Kinga, i teraz mam już wersję polskiej też. A teraz moje trzy zdobycze z literackich targów w Sopocie i powieść od wydawnictwa Sine Qua Non. Gogóły Violetty Grzegorzewskiej, o których cudownie napisała Karolina z bloga Tanaya Czyta. Wybrany Berenice Rubens, czyli kolejna powieść z wydawnictwa Wiatr od Morza, której jeszcze nie czytałam, a którą koniecznie muszę nadrobić. Zdarzyło się 1 września Pawła Rankowa, czyli powieść, do której przekonała mnie bardzo przemiła pani na targach i uważam, że będzie to coś naprawdę prześwietnego. A od wydawnictwa Sine Qua Non dostałam Dzieci Gniewu, czyli genialny, mroczny kryminał historyczny, który koniecznie musicie przeczytać. A takie intrygujące tytuły znalazłam w niespodziankowej paczusze od Moniki. Czarne światła Martyny Raduchowskiej, czyli sci-fi z cyborgami w tle. Miasteczko Łukasza Radeckiego i Roberta Cichowlasa. Jestem najbardziej ciekawa właśnie tej powieści, bo szykuje się chyba naprawdę świetna groza. Niebezpieczne istoty...
Camille Garcia i Margaret Stoll i chyba był kiedyś taki film, ale nie wiem. I dwa tomy sagi chyba kryminalno-horrorowej, między innymi autorstwa Asy Larson. A na koniec cudowne perełki od rodziców. Przeklęci Joyce Carol Oates, którą już moja mama przeczytała, którą zamówiłyśmy razem, bo wydawała się genialna i mama mówi, że właśnie taka jest. Trylogia Millennium Stiga Larsona, specjalnie dla was przywieziona z domu, bo czytałam już lata temu i jutro wam o niej opowiem. Ring Koichi Suzukiego, czyli Dziewczynka ze studni i bardzo, bardzo, bardzo straszny japoński horror, który na pewno kojarzycie z ekranizacji. Inna dusza Łukasza Orbitowskiego, która według mojej mamy jest straszna, ale w zupełnie innym sensie. Pachnidło Patryka Suskinda, czyli ostatnio oglądałam ekranizację i sobie przypomniałam, jak bardzo podobała mi się ta powieść i z chęcią wam o niej opowiem. A ostatnia w tym sierpniowym book haulu jest Marina Carlosa Ruisa Safona i jest to moja ukochana powieść tego autora i obowiązkowo muszę wam o niej opowiedzieć. Niestety ze względu na moje ramię nie jestem w stanie podnieść tych wszystkich książek, dlatego tak wam pokazywałam na raty. Koniecznie też dajcie mi znać, które tytuły wam się spodobały, które może znacie, które polecacie, albo może wcale nie polecacie. A teraz czas na wydarzenia miesiąca i takim wydarzeniem sierpnia priorytetowym i najważniejszym był Festiwal Literacki Sopot połączony z Targami Książki. Tematem tegorocznego festiwalu była literatura czeska i mi niestety udało się być tylko na połowie jednego spotkania, ale za to obkupiłam się w książki i wypiłam przepyszną herbatkę z Justyną z bloga Wełniaste podejście do literatury, którą serdecznie pozdrawiam! Okazało się, że mieszkamy blisko siebie i w sumie same nie wiemy, dlaczego się jeszcze do tej pory nie spotkałyśmy. Przesyłam olbrzymie buziole i uściski dla Justyny! A co we wrześniu na Wielkim Buku? No wrzesień to już tak rozpędził się jak oszalały i w sumie już teraz wiem, że nie zdążę przeczytać wszystkiego, co sobie zaplanowałam, ale na pewno pojawi się trylogia Millennium Stiga Larsona i to będzie już jutro. W najbliższą bezsenną środę odwiedzi mnie też pewna dziewczynka ze studni. I w końcu też znajdę czas na Wakacje, czyli najnowszą powieść wydawnictwa Wiatr od Morza. Będzie też Katarzyna Bonda, będzie Stephen King w kryminalnej odsłonie i moc cudownych smakołyków. Czyli szykuje się kolejny cudownie zaczytany miesiąc na Wielkim Buku, czego również wam życzę. Pamiętajcie, dzielcie się swoją miłością do książek i czytajcie, dlatego że warto czytać. I to wszystko na dziś. Po więcej podsumowania koniecznie zajrzyjcie na bloga, a my, moi drodzy, widzimy się już jutro i będzie to spotkanie z Lisbeth Salander i Mikaelem Blomqvistem. A jeszcze będą wyniki konkursu z papierowymi miastami Johna Greena. Do zobaczenia, pa pa!